Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. W żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Wiersz Jonasza Kofty zawsze przychodzi na myśl, gdy kwiecień zaczyna zielenić świat, a Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na kolejną edycję wiosennych targów ogrodniczych i pszczelarskich, tym razem po raz 22. Myślę, że każda kolejna edycja tych targów wiosennych ciągnie za sobą jakieś innowacje i nowości, a dowodem tego jest liczba uczestników, którzy dzisiaj przyjechali, ponad 180 wystawców, nie tylko z województwa podlaskiego, ale z tych sąsiednich województw. Mamy również wystawców z Litwy, delegację litewską, także myślę, że targi rozwijają się i idą w dobrym kierunku, a frekwencja prawdopodobnie będzie się zwiększać z wystawy na wystawę. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego targami ogrodniczymi otwiera sezon swoich wielkich wydarzeń targowych, wystawienniczych, szkoleniowych czy naukowych. Ten rok w pracy placówki będzie szczególny, ponieważ łączy się z dwoma jubileuszami. Ten rok jest bardzo rokiem wyjątkowym, jest to można powiedzieć rok jubileuszów, 70-lecie ośrodka doradztwa rolniczego będziemy obchodzić, ale przede wszystkim trzeba wspomnieć, że chyba najważniejszy jubileusz, jaki to jest rok 2018, jest rokiem setną rocznicą odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości, uzyskania wolności i tutaj z tego właśnie też tytułu przygotowujemy szereg konferencji, szereg imprez. Za dosłownie 3-4 tygodnie niespełna jest Zielona Gala, to jest kolejna edycja wystaw. Następnie czerwiec, no można powiedzieć tutaj ogólnokrajowa wystawa zwierząt hodowanych, przede wszystkim bydła mlecznego pod patronatem premiera Rzeczypospolitej i ministra rolnictwa, na którą bardzo serdecznie wszystkich już zapraszamy dzisiaj. 22 września planujemy takie dni otwarte z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, gdzie będzie można przyjechać, zapoznać się z pracą ośrodka, ale pokazania też całej historii, jak ten ośrodek był utworzony, jakie kolejne etapy przechodził do tego, żeby stać się Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Oczywiście rozpoczniemy mszą, święto, a później przejdziemy tutaj na tereny Ośrodka Doradztwa. Planujemy również to połączyć z pokazami historycznymi, także tutaj pewnie grupy rekonstrukcyjne, historyczne wezmą w tym udział, takie mamy również zapewnienia. I później kończymy cały sezon wystawienniczy targami jesiennymi w październiku. Gośćmi wydarzeń takich jak targi ogrodnicze i pszczelarskie są przedstawiciele innych instytucji z wielkiej rolniczej rodziny. Zresztą nie tylko z powodów służbowych. To jest mnie szczególnie bliskie jako pszczelarzowi, który prowadzi pasiekę z tradycjami, bo w roku przyszłym moja pasieka będzie obchodziła jubileusz stolecia od powstania. Więc ten temat pszczół jest mi szczególnie bliski. Rolnictwo to korona województwa podlaskiego, a ośrodek w Szepietowie to klejnot w tej koronie. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie to doskonała wizytówka podlaskiego rolnictwa. Zresztą już funkcjonuje kilkadziesiąt lat tak naprawdę. I po tym, co słyszałem od przedstawicieli ODR-u, ośrodek ma się bardzo dobrze, rozwija się. Ostatnio dyrektor zainwestował ponad 3 miliony złotych w bardzo ważne przedsięwzięcia związane z prezentacją walorów rolnictwa, między innymi w agroarenę, w ośrodek przetwórstwa. Rozbudowuje się hotel, bo przecież ci wszyscy ludzie, którzy tu przyjeżdżają, muszą gdzieś mieszkać. I co jest najważniejsze, te wszystkie targi, które organizuje ODR, cieszą się tak potężną popularnością. Nie dość, że można tutaj kupić dosyć dobrze, a więc w miarę tanio produkty ogrodnicze czy pszczelarskie, czy do utrzymywania ogrodów, to jeszcze ODR na tym zarabia, no bo przecież każdy, kto tutaj przyjeżdża, płaci za swój stand, na którym sprzedaje. Także co jest ważne, mniej z tego powodu dotacji i bardziej zdrowa gospodarka ODR-u, co nas oczywiście jako przedstawicieli sejmiku województwa cieszy. Wielką renomą Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego cieszy się zresztą nie tylko w województwie. Doceniają go i chętnie włączają do współpracy ogólnopolskie instytucje związane z nauką i rolnictwem. Podczas targów odbyło się w Szepietowie otwarcie stacji meteorologicznej. Aby dane, które posłużą do wyznaczania rejonów dotkniętych, obszarów dotkniętych suszą, były dobre, wiarygodne, muszą być reprezentatywne. Stąd ważnym działaniem Instytutu i troską Ministerstwa Rolnictwa jest zwiększenie liczby stacji agrometeorologicznych w różnych regionach kraju. Dzisiaj uczestniczymy w uroczystym otwarciu stacji meteorologicznej zlokalizowanej na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Jest ona wyrazem i symbolem wieloletniej współpracy, ale jednocześnie wyrazem pewnych wyzwań. Te dane mają przyczynić się do obiektywizacji informacji pozwalających wyznaczyć rejony dotknięte suszą. Będą wykorzystywane przez rolników, przez doradców, ale jednocześnie będą one pozwolą wyjaśnić pewne zależności między plonem a warunkami agrometeorologicznymi. Aby to mogło mieć miejsce, potrzebna jest duża życzliwość ze strony Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, osób, które będą sprawowały opiekę nad tą stacją, ale myślę, że będą również popularyzowały jej działalność. I w tym miejscu pragnę uprzejmie podziękować dyrekcji, pracownikom Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za dotychczasową współpracę, a mam nadzieję, że wykorzystanie stacji będzie nowym impulsem do zacieśniania tej współpracy, do jej pogłębiania i również będzie wyrazem naszej misji służenia rolnictwu, które wspólnie staramy się wspierać. Wiosenne targi w Szepietowie to wiele ciekawych wydarzeń, ale przede wszystkim święto zieleni, piękna i zdrowia. Jednym z ciekawszych motywów przewodnich imprezy były ogrody terapeutyczne. Takie ogrody zafundować sobie może każdy, bo cierpimy na wiele schorzeń cywilizacyjnych, o których często nie mamy pojęcia. Zaburzenia sensoryczne to jest kwestia taka dość powszechna. Uzależnienie dzieci od cybernarzędzi, te sprawy, to wszystko wymaga takiego pewnego, no nazwijmy to leczenia, to jest takie wspieranie, powiedzmy, taka terapia zielona, która pozwala się zrelaksować, odprężyć, choćby nawet wzrok, żeby odpoczął, prawda, skupić się na czymś innym, nie na telefonie. Więc ogród terapeutyczny może być dla każdego. Wystawiennicze tereny zamieniają się w dniach targów w prawdziwy rajski ogród, w którym można znaleźć wszystko, co tylko można sobie wymarzyć. W przydomowym sadzie, ogrodzie, na tarasie, czy po prostu na balkonie. Ja już przyjeżdżam na te targi przez 10 lat i co roku jestem usatysfakcjonowany. Klienci szukają nowych roślin, najchętniej kupują pelargonie, kwitnące, okazałe, duże kwiaty, bardzo wyraziste kolory i barwy. Też poszukują klienci nowości jakichś, nowych roślin. Szkoły kupowania na targach w Szepietowie są różne. Są tacy, którzy mają z góry określony plan. Są też tacy, którzy chcą znaleźć coś ciekawego. Jestem tutaj co rok i zawsze jakiś inny plan jest, co kupić. Trochę sadu, trochę ogrodu, tak. Także jestem tutaj stałym gościem. Ja spojrzę na roślinki, wiem, która jest inwazyjna, którą warto kupić, którą warto komuś polecić, a którą nie. To trzeba kochać po prostu. Wiosenne targi ogrodnicze w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego to przede wszystkim festiwal świata roślinnego. Towarzyszy im jednak także wielka atrakcja dla pasjonatów uroczych zwierząt. Ale